Cześć, skąd już dalej przebijać tego YouTube'a, bo w tym wideo dowiesz się absolutnie wszystkiego, jak zacząć swoją przygodę z tradingiem na Bybit? Opiszę Ci wszystkie jego sekcje, tak żebyś po obejrzeniu tego wideo wiedział dokładnie co gdzie się znajduje oraz jak z tych wszystkich funkcjonalności Bybit korzystać. Bo naprawdę jest ich sporo, jednakże interfejs tutaj Bybit'a jest tak łatwy, że myślę, że naprawdę tutaj bez problemu sobie z nim poradzisz. I teraz uwaga, bo za chwilę również opowiem Ci, jak możesz mieć dosłownie niższe prowizje i więcej benefitów od 99% użytkowników, którzy się tam znajdują. Dowiesz się też tutaj, jak kupić kryptowaluty, jak je przetransferować środki na giełdę, jak handlować, używać dźwigni, krejmować bonus oraz wiele, wiele innych. Taka po prostu wiedza, wiesz, must have w pigułce. Jeżeli zamierzasz, tak, zacząć swoją przygodę ze światem kryptowalut, Bądź już w nim jesteś, ale z jakiegoś powodu nie dokonałeś tak słusznych wyborów i obracasz swoim kapitałem płacąc po prostu zbyt wysokie prowizje od transakcji, czego być może nawet tutaj, no, nie jesteś świadom, co ci udowodnię. Powinieneś koniecznie zostać i obejrzeć ten materiał do końca, bo po prostu oszczędzisz dzięki niemu pieniądze. A co za tym idzie, po prostu więcej zostanie ci do tradowania. Także zapraszam. I za chwilę przejdziemy sobie faktycznie do tych najniższych prowizji, jakie możesz uzyskać. Ale myślę, że taką pierwszą rzeczą, oprócz tych niskich prowizji, przez którą ja stawiam sam Byebit na piedestale jest bezpieczeństwo a jeżeli chodzi o jego tutaj poziom to jest on naprawdę na wysokim poziomie ponieważ giełda Stale wprowadza najnowsze rozwiązania w tym zakresie oraz Stale też dąży do jak najszybszego wykrywania luk w zabezpieczeniach i tutaj jak widzimy prowadzą też oni nawet taki swój panty program gdzie zachęcają użytkowników tutaj do tego żeby te luki pomagali im wykrywać jest to bardzo ważne bezpieczeństwo przede wszystkim i według mnie ta giełda stoi po prostu na samym szczycie. No i tutaj właśnie wracając do tych opłat, tak jakie ponosimy na giełdzie, to jeżeli spojrzysz sobie na tą tabelę, to bardzo szybko można zauważyć, że spośród wszystkich takich największych giełd Bybit ma jedne z najniższych opłat i w przypadku pojedynczej transakcji nie będzie to aż tak odczuwalne, jednak z pewnością dokonasz ich, wiesz, no o wiele więcej. A gdy wszystkie te prowizje sobie sumujesz, to czasem potrafi wyjść pokaźna kwota i tak, żeby tutaj Ci to udowodnić na przykładzie, to jest taka stronka, która bada tutaj jakby, jakim tam dysponuje posu bada twoje strategie, tak? Ustawiasz stopy losy, o tym ci jeszcze wszystkim powiem, ale powiedzmy, że robisz tutaj 100 tradeów na powiedzmy dźwigni razy 3, tak około z balansem 1000 dolarów. I załóżmy, że korzystając z tych nowych, zmniejszonych prowizji Bybita, dzięki tutaj temu, przy wygrywaniu 60% tradeów, zarobiłbyś na tej swojej strategii przy 100 trade'ach 1100 dolarów płacąc te niższe prowizje. Ale na przykład, gdybyś korzystał z Binance'a, no najpopularniejsza giełda, tak, Binance, więc musi być super, ale widzisz grosz do grosza, największa giełda, a przy 100 tradach ta różnica już jest bardzo odczuwalna, bo jest to ponad połowa. No a mieć 1100 dolarów, a mieć 500, no to tu jest naprawdę już duża różnica. Co gorsza, idąc dalej, na przykład, powiedzmy, nie wiem, giełda Kraken, mniej popularna, chociaż też w Stanach bardzo popularna. Tutaj tak naprawdę z dobrej strategii, gdzie normalnie moglibyśmy zarabiać, wychodzi. Widzimy. Na minus przy 100 tradach. Więc tak naprawdę chciałem Wam tym wytłumaczyć, że czasem widzimy tutaj sobie, że a i tak tu jest tam parę tych miejsc po przecinku, tak? Więc w sumie to wychodzi na jedno i to samo. No właśnie, że nie. Bo potem, jak wejdziemy sobie na dźwignię, zaczniemy tam grać z rewalem, wiecie, razy 3 razy 5, to te prowizje one sumują się i tak naprawdę już po x tradach zachodzi tutaj bardzo wyraźna różnica, co tutaj zresztą Wam właśnie pokazałem i co widać. I dlatego. To, co chciałem przedstawić ci na samym starcie i słuchaj, ja na tym tracę, bo dla swego community wynegocjowałem to, że ze swoich prowizji oddaję wam, czyli mojemu community, bo was bardzo szanuję, was, bardzo chcę po prostu wspierać, że tylko u mnie na razie w Polsce, w Polsce tylko ja to mam słuchajcie, otrzymujesz dożywotni cashback 10% z Twoich prowizji z powrotem na Twoje konto. Czyli to oznacza to, że po prostu jeszcze mniej płacisz prowizji, tylko u mnie, i masz z tego właśnie cashback. Oni ci to potem na Twoje konto zwracają. Dodatkowo dla pierwszych 100 osób jest co miesięczny airdrop na poziomie 20 dolarów, to się powtarza co miesiąc. I tutaj w dalszym ciągu na dzień dzisiejszy zostało 63 aktywnych miejsc. Masz to w opisie oraz w tym komentarzu. I tutaj całą instrukcję, co musisz zrobić, żeby ten airdrop odebrać. Masz tutaj również na start od Bybit'a bonus do 30 30 zł po zrobieniu depozytu. Oczywiście, tam wiecie, pewnie większość osób tego tutaj najwyższego depozytu nie odbierze, bo tutaj trzeba wpłacić prawie milion złotych, obrócić tym i tak dalej, aczkolwiek tutaj te niższe progi wpłata 3000 dolarów, no masz 100 dolarów tak, no lepiej zawsze mieć niż nie mieć w przypłacie 20 tysięcy dolarów masz 800, to jest tam zawsze jakiś nie wiem, weekend w szczyrku z partnerką bądź też z kochanką i tutaj bardzo dobra zabawa do rana, na przykład no powinno no może nie na weekend, może na jedną noc dajmy na to, powinno tam starczyć. Także wiadomo lepiej mieć niż nie mieć. Oraz słuchajcie, otrzymujesz również darmowy dostęp do sekcji VIP na naszym Discordzie z profesjonalnymi sygnałami tradera oraz dostępem do mnóstwa normalnie płatnych narzędzi. Ty to masz darmowo. No i tutaj właśnie o co chodzi z tym Discordem, bo my tutaj prowadzimy takie największe community w Polsce kryptowalutowe właśnie na Discordzie i tutaj w tej sekcji VIP, która jakby dla Ciebie jest darmowa, jeżeli tutaj będziesz ode mnie, jakby się ode mnie zarejestrujesz, masz dostęp do naprawdę wielu, wielu super narzędzi. Jednym z nich jest Glassnote Tier 3, za który my zapłaciliśmy 9600 zł, które naprawdę no te jego analizy pomagają w tradingu i Ty możesz mieć do niego dostęp za darmo. Masz też dostęp do analiz tradera, który był wcześniej CMO, czyli takim kierownikiem marketingu w projekcie, który był w top 50 rankingu kryptowalut. Tutaj nie chcę zdradzać dokładnie jaki to był, aczkolwiek naprawdę odnawiedzę. I tutaj na przykład mogę Wam się pochwalić częścią jego zagrań, które były publikowane. Także styczeń był naprawdę prawie... Cały na plusie, luty trochę gorzej, marzec trochę gorzej, kwiecień no też pół na pół. Aczkolwiek ogólnie rzecz biorąc, naprawdę tutaj z tysiąca dolarów w ciągu czterech miesięcy mogliśmy zrobić tych dolarów bardzo dużo. I tutaj za darmo na tym Discordzie będzie on dzielił się z Tobą swoimi zagraniami. To jest wszystko updateowane bardzo ładnie, także, no tutaj też naprawdę fajna, fajna atrakcja oraz również już kończąc tą tutaj kwestię, miesięczne atrakcyjne turnieje oraz nagrody na naszym darmowym serwerze i to jest dlaczego, tak, no bo my dobrze wiemy to, że tutaj te nagrody od Bybita na tam na 30 tysięcy, na 8 tysięcy, no to jest dla naprawdę osób zamożnych, też może dla osób, co zarabiają gdzieś, gdzieś tam w euro, w dolarach, którzy niekoniecznie są z Polski, po prostu my sumarycznie zarabiamy mniej od jakichś tam osób z zachodu, dlatego my tutaj jako community wychodząc tutaj właśnie naprzeciw wam, stworzyliśmy takie nasze, niejednorazowe a co miesięczne atrakcyjne turnieje i nagrody dla Was, żebyśmy właśnie mogli, my tylko jako Polacy, sobie tutaj fajnie z sobą konkurować oraz też te nagrody zdobywać. A tak prawdę mówiąc one nie są wcale byle jakie, bo na przykład co miesiąc macie do wygrania prawie że 300 dolarów dostęp do naszej grupy na rok, jakieś koszulki, jakieś jeszcze inne nagrody, także tutaj tych faktycznie rzeczy jest. No, i to wszystko tak naprawdę powtarza się co miesiąc, i do tego wszystko masz dostęp, tylko dlatego, że po prostu sobie tutaj zrobisz ode mnie kontakt. Więc, nawet z tego samolubnego punktu widzenia, no to ci się po prostu opłaca plus ten cashback. Oczywiście nie zmuszam, aczkolwiek zachęcam, no bo jest to coś fajnego. Ale dobra, przejdźmy już dalej do kolejnego etapu naszego odcinka. Czyli słuchajcie, jak się zarejestrować? No, bardzo prosto, klikacie tutaj w ten link, pojawia wam się ta strona, tutaj wpisujesz swój e-mail, hasło, tudzież swój numer telefonu z przedrostkiem, hasło. Dajesz przycisk Get My Welcome Gift, czyli po prostu odbierz ten swój bonus, który jest tutaj tym całym bonusem. I klikasz, zarejestruj się, przychodzi ci kod weryfikacyjny, potwierdzasz sobie to na mailu i logujesz się na giełdę. No i słuchajcie, lądujemy tutaj na stronie głównej. I teraz od czego tutaj w ogóle zacząć jest tutaj masa zakładek? Jak do tego. Podejść. Więc zacznijmy od tego, jak tutaj w ogóle możemy kupić nasze kryptowaluty, bo sam zakup środków na giełdzie nie jest jakąś czarną magią, ponieważ nie różni się niczym innym od tego, co robisz często w codziennym życiu, czyli po prostu zwykły zakup przez internet, chociażby nie wiem na Allegro albo zamówienie jedzenia na Uber Eatsie. Ja I aby przejść do sekcji, w której dokonasz zakupu środków, wystarczy kliknąć w rogu ekranu. Buy krypto oraz tutaj kliknij sobie one-click buy, po prostu jest najłatwiejszy. I jak widzisz zakupu można tutaj dokonać nawet w złotówkach, można płacić kartą, możesz płacić balansem. Tutaj są już różne, też nawet banki bezpośrednio jest możliwość zapłaty w MBanku, w PKO, w Santanderze. Jak tutaj widzimy na razie najlepszą ofertę ma tak naprawdę Santander, jest to 4,18 za jednego USDT, który jest jakby dolarem w koinie. Dzisiejsza Cena dolara to jest około 4,15 zł. Także tutaj Santander naprawdę ma to bardzo fajnie rozwiązane. Aczkolwiek i tak tutaj w pelenie, no tam parę groszy się traci, no ale wiadomo też pośrednicy tutaj również muszą trochę sobie zarobić. Tutaj jednak, jak sobie otworzymy, o tutaj masz. Tam dosłownie parę z groszy tracisz, także to jest bardzo fajna opcja. Przez Google Paya, czy tam przez Apple Paya również prawie tutaj nic dracisz, także tutaj jest naprawdę dużo tych rodzajów płatności. Więc jeżeli chcesz kupić krypto za złotówki, bez problemu, jest to możliwe po naprawdę atrakcyjnej cenie. I możesz tutaj również wpłacić kryptowaluty, które masz już gdzieś może w portfelu, czy też na innej giełdzie, z której korzystasz albo z której uciekasz z powodu wysokich opłat lub też innych przyczyn. Po kliknięciu w zakładkę Assets, klikasz sobie Depozyt, następnie musisz wybrać walutę, jaką chcesz wpłacić na swój rachunek skopować adres Czyli na przykład chcę wpłacić sobie Bitcoina, wybram Bitcoina, numer sieci i tu jest mój adres. Na przykład, nie wiem, chcę dać Ethereum po sieci. Też zawsze właśnie na to zwracam uwagę, po jakiej to jest sieci. Są różne, żeby tutaj nie popełnić gafy. Najczęściej to jest i tak ten sam ciąg znaków i nie będzie problemu, ale w niekiedy, na przykład, jakbyś wybrał jakąś taką mało popularną, no to faktycznie to się różni. Najczęściej te adresy na giełdach są bardzo do siebie zbliżone, także to jest już ułatwienie. I też polecam zawsze przed zrobieniem właśnie, żeby się przestrzeć, tak? Przed jakąś tam utratą środków, przed przelaniem całości, zrobić taki sobie mały test dla pewności, czy wszystko dobrze zrobiliśmy i przelać najpierw jakąś minimalną możliwą kwotę. Czas takiego księgowania trwa od kilku do kilkudziesięciu minut, jednak duży wpływ ma też na to właśnie rodzaj sieci, tudzież na przykład kryptowaluta, na przykład no, Bitcoin jest wolniejszy, no ale tak to już tutaj wygląda. I teraz tak, wracając do tego, o czym też wspominałem, czyli o odbieraniu bonusów, które również tutaj dostaniesz bezpośrednio też od giełdy, gdzie je w ogóle odebrać? Więc odbierasz się bonusy na babicie tutaj klikasz sobie w te cztery takie kwadraciki. I tutaj masz zakładkę Rewards Hub, czyli powiedzmy takie centrum nagrodowe, czyli znajdziesz różnego rodzaju nagrody, które otrzymasz. O tutaj mam jakąś nową nagrodę na 10 dolarów. Już w sumie tutaj się dawno nie logowałem, więc widzicie, że tutaj coś też mi się pojawiło. I tutaj te otrzymujesz za rejestrację, za depozyty, za jakieś tam konkursy prowadzone na bieżąco przez giełdę, wszystko to znajdziesz tutaj, w tym jednym miejscu i mogę powiedzieć sam, że mając no naprawdę duże porównanie, że ten program nagród, który oferuje bywic jest najlepiej działający i można to naprawdę sobie fajnie zrobić za tam różnego rodzaju aktywności, które znajdziesz również w tej samej zakładce. Tutaj sobie możesz wyszukać, bo wiecie, takie programy są też oczywiście na innych giełdach, na przykład na Binance, na Ukeksie, jednakże one często oferują takie coś, że powiedzmy dostaniesz 8 dolarów, ale nie do siebie na konto, tylko jakby... 8 dolarów zniżki twojej jakby na prowizji, tak? Czyli po prostu oszczędzisz 8 dolarów, jak tam będziesz dużo tradował na danej jakiejś giełdzie, no a jakby to takie jest, wiecie, niematerialne, jakby nigdy tego nie zobaczymy, tak? A tutaj faktycznie na Bajbicie, oni dają wam to na konto i to moim zdaniem jest plus właśnie Bybita, a nieżeli w porównaniu do innych giełd. I teraz jeszcze słuchaj, bardzo ważna rzecz, pamiętaj również o tym, że organizuję konkurs, gdzie do końca tego miesiąca łapka w górę, subskrypcja tego kanału oraz Komentarz uprawnia się do tego, że weźmiesz udział w losowaniu 3 razy po 500 zł. Także słuchaj, nie masz nic zasadzenia, zrób to teraz. Naprawdę myślę, że tutaj, no być może ty akurat będziesz zwycięzcą. Słuchajcie, teraz przez ustawę antyhazardową nie mogę losować, więc po prostu powiedzmy, że wybiorę jakiś dany, fajny komentarz, i na tym to będzie polegało. Także życzę Wam powodzenia. I teraz ciekawą opcją inwestowania, również jest możliwość korzystania z botów, które ludzie tworzą na giełdzie. Możemy to spojrzeć z tego całkiem sporo, jak sobie i wchodzimy w zakładkę Trade. Tu jest zakładka Trading Bot. I tutaj możemy spojrzeć, że jest tego naprawdę całkiem sporo i można zauważyć, że chociażby jakie są na przykład tutaj szacunkowe przychody z korzystania z takiego rozwiązania, czy też chociażby ilość osób, jaka tutaj zdecydowała się na skopiowanie takiego bota, którą tam inne osoby stworzyły, możesz sobie ją tutaj również skopiować i po prostu spróbować, czy akurat ten bot Ci pasuje, czy na nim tutaj lubisz zarabiać. Ja tutaj bym trochę patrzył na te procenty profitowe z przybliżeniem oka, no wiadomo akurat, ok, ten bot działa powiedzmy od pół roku, kopiuję go 400 Osób, i faktycznie tutaj wypracował on jakąś fajną, fajną bardzo wartość. Aczkolwiek zarobił tylko tam, powiedzmy, 100 dolarów, tak? Bo powiedzmy, może te widełki jakieś w tym bocie są na maksa podkręcone przez to, że ktoś tam gra na tym małym kapitale, no i tutaj mało to zarobiło. Aczkolwiek, no i tak, czy jak tutaj warto sobie to samemu w to poklikać, jest tych botów dosyć kilka, i to tutaj wszystko sobie można przetestować i zobaczyć, jak to działa. Pamiętajcie, że też te rozwiązania, no nie zawsze się sprawdzają tak samo jak szacowany dochód. No może to się różnić faktycznie od rzeczywistego. Jednakże, no tutaj widać, wszystko ma swoich zwolenników, kto co woli, wybór należy do ciebie. I tutaj w tej zakładce właśnie możesz z tym się zaznajomić. Teraz idąc dalej, bo kolejną bardzo fajną opcją jest tak zwany copy trading, czyli już nie jak przy botach, że po prostu jest tam jakiś bot i on tam algorytmicznie został ustawiony, żeby kupować wtedy, jak coś się stanie, sprzedawać wtedy. Jest to takie bardzo zautomatyzowane. Inną kwestią jest tak zwany copy trading, który znajdziesz w zakładce Tools, pod właśnie tutaj nazwą copy trading. I teraz jak to działa, bo jest to opcja, która pozwala na kopiowanie ruchów w traderach, którego sami sobie wybierzemy i tutaj widzimy też, podobnie jak w botach, jaką stopę zwrotu każdy z nich posiada, jaki tutaj został wyróżniony przez Bybit'a, ile zarobili procent, ile maksymalnie spadło ich portfolio w pewnym momencie i tak dalej i tak dalej. Widzimy, ile mają followersów, czy są popularni, czy nie są po popularni. Tu już ten na przykład ma furt, że nie można wejść. Tutaj do tego jeszcze można. I na przykład, jak sobie tutaj wejdziemy, tak? Klikniemy w każdego z nich, to otwiera nam się cały jego taki, powiedzmy, panel. I tutaj widzimy na tej bazie, jak on dokładnie gra, kiedy wygrywa, że tutaj na przykład 12 maja przegrał troszkę, ale potem kolejne dni były już fajny i skuteczny. I do takiej osoby tutaj też możemy się oczywiście podpiąć. I tutaj, jak sobie też przesuniemy na all master traders, tutaj możemy sobie trochę bardziej ich zweryfikować, czy na przykład 7-odniowe statystyki są, na jednak zbyt małe. Chcemy ich jakby w szerszym takim spektrum, wybierzmy Statystyki ich z trzech miesięcy. Powiedzmy, że chcemy tylko oczywiście tych, którzy są w ogóle dostępni, no bo po co nam ci, którzy, do których i tak nie da się podłączyć. I teraz tak, widzimy, że dajmy teraz tutaj na największe roi, czyli na największy zwrot inwestycji i powiedzmy, że najlepszą osobą potencjalną jest tutaj ten Ning Binh, jakiś tam pewnie Wietnamczyk, który faktycznie w ciągu trzech miesięcy bardzo ma tutaj fajne wyniki i dobrze mu idzie i do niego możemy się właśnie podłączyć, żebyśmy mogli go naśladować. I teraz kolejną opcją dają są duże możliwości, są tak zwane launchpady, czyli możliwość zakupu tokenów, których jeszcze nigdzie nie ma, jakby na samym początku. Tą sekcję znajdziesz tutaj w trade i tu jest sekcja z launchpadami. I teraz jak sobie to otworzysz, o co w ogóle chodzi, że tych tokenów jeszcze nigdzie nie ma? No więc możemy je kupić w zamian za stakowanie ich na poczet tokenów BIT, które są jakby tokenami tutaj właśnie by bit i możemy sobie na przykład jakiś taki tak nowy projekt, który uważamy za ciekawy, jak widzimy te niektóre z nich osiągają naprawdę bardzo duże wyniki, jak sobie tutaj spojrzycie. Na przeszłość na przykład geny zrobił 4000% na początku, kasta 2000, real 1800. Możemy tutaj któryś z nich sobie tak naprawdę kupić, potem go sprzedać i trzymać, lub też jak nam się podoba. Tak, i tutaj to wszystko w tej zakładce jest. I też taką fajną strategią jest skupowanie tych tokenów bit na dołkach oraz wchodzenie sobie w takie projekty na zasadzie właśnie stejkowania tokenów bit, co też potrafi nasze po prostu portfolio wzbogacić o kilka fajnych procent na miesiąc. I tutaj myślę, że jest to naprawdę fajna, taka ciekawa opcja o wiele pewnie ciekawsza niż lokata nam w jakimś wiecie, banku, czy też trzymanie nie wiem. Pieniądza gdzieś bez żadnej perspektywy, pomnażania go, więc tutaj warto takie coś zobaczyć trochę się tutaj w to wdrożyć, sobie tutaj wszędzie poklikać, bo te lunchpady naprawdę są tutaj fajne, ja również z nich korzystam na co dzień. I teraz w ogóle jak duży jest Bybit, bo Bybit to jest giełda, która rok temu świętowała 20 milionów aktywnych użytkowników, teraz to już jest, jest pewnie około 30 milionów i są oni, słuchajcie, głównym sponsorem Formuły 1, a ich kontrakt opiewa na 150 milionów dolarów, tam chyba to jest na 4 lata rozciągnięte i ten zakres współpracy jest naprawdę bardzo duży i no są po prostu głównym sponsorem Formuły 1 co tu więcej mówić, no są, to jest to po prostu ogromna, tym samym bezpieczna giełda. I teraz tak, jak tu już mamy takie wszystkie, powiedzmy, te kwestie tych lunchpadów, o, tu w copy tradingu rozwiązane, takie powiedzmy te najciekawsze kwestie, na których możemy tutaj dzięki temu zarabiać pieniądze, to przejdźmy sobie do samego tradingu, bo tradując na ByBicie, klikamy tutaj w trade oraz klikamy sobie spot trading. Dla osób, które się zastanawiają, tak, co to w ogóle jest ten spot trading, tu jest jakiś, jakiś margin trading, leverage tokens, o, co tutaj w ogóle w tym wszystkim Chodzi. No więc chodzi w tym o to, że spot trading to jest po prostu zwykłe kupienie danej kryptowaluty i po prostu trzymanie jej, albo ona wzrośnie na wartości, albo spadnie. Na przykład wszedłem, tak, teraz tutaj mamy BTC USD, czyli Bitcoin do USDT, czyli takiego odpowiednika dolara. Kupuję sobie go tutaj, powiedzmy on potem wzrośnie do 30 tysięcy i tyle tam sobie zarobiłem na nim. Jeżeli jednak chodzi tutaj o margin trading, no to dla osób zastanawiających się, co to w ogóle jest, no to nie ma też w tym jakiejś zbyt wielkiej filozofii. Ponieważ to też nic innego jak pożyczenie od giełdy kapitału do obrotu w zastaw pod nasz wkład. Czyli na przykład, jak miałbyś jednego bitcoina i pożyczyłbyś od giełdy drugiego, aby otworzyć jakąś pozycję, no to jeśli jej wartość spadnie o twój własny wkład. To taka po prostu pozycja zostaje zamknięta, a giełda zachowa swojego bitcoina. Warto się nad tym dwa razy zastanowić, bo na przykład można sobie zyskać parokrotnie więcej, no ale również dużo szybciej można te pieniądze stracić. tak? To już wtedy bardziej tam jakieś kasyno przypomina, aczkolwiek oczywiście, jeżeli ktoś wie co robi, no to taka opcja naprawdę jest fajna, bo po prostu możemy sobie tych pieniędzy więcej realnie zyskać i na tym zarobić szybciej. No ale ja oczywiście dla początkujących zawsze polecam, na początku sam trading na spot, żeby tutaj z tym wszystkim się oswoić i teraz jak to w ogóle sobie zrobić. No więc tutaj mamy tam różne zakładki, tutaj widzicie, mamy ten panel, tak, wykres cenowy, możemy sobie go zmieniać ze świec dziennych, 4 jednogodzinowe, 1 godzinowe. tutaj wszystko mamy ładnie pokazane. Po lewej stronie widzimy sobie różne kryptowaluty, możemy sobie zmieniać pomiędzy Ethereum, XRP, tutaj chcemy sobie coś pisać, to też, nie wiem, chcemy dać solane, też nam się otwiera i to jest wszystko w stosunku do właśnie tego USDT, który jest takim naszym kryptowalutowym dolarem. No i powiedzmy, że chcemy sobie tutaj kupić Solanę, która aktualnie jest po 20,58. No to co? Dajemy tutaj order market. Market to jest to, że po prostu kupuje nam tą daną kryptowalutę od strzała, czyli po tej cenie, która jest aktualnie, nie czeka ona na jakieś wzrosty, spadki, nie kupuje bo jakiejś konkretnej ceny, po prostu kupujemy ją teraz i już, czyli ja tu akurat nie mam pieniędzy na koncie, ale sobie dajemy tutaj 100, Kupujemy i kupuje nam się solana odstrzała właśnie po tej cenie. Jeżeli jednak spodziewamy, na przykład powiedzmy się, że myślimy, że będą spadki, tak? I myślimy, że tutaj jest jakaś analiza techniczna, jakaś formacja, powiedzmy, trójkąta, że teraz pójdziemy na przykład w dół w kolejnych dniach do 18 dolarów, to możemy to właśnie sobie poczekać, i tutaj sobie ustawimy, tak, że OK. Chcę kupić po cenie 18, powiedzmy 2 dolara, gdzieś tutaj przewidujemy spadki, że będą aż do tego momentu. Chcę kupić tutaj na przykład 100 solan po tej cenie i klikam buy, tak? No teraz by się to nie otworzyło, bo nie mam tutaj pieniędzy tyle na koncie, aczkolwiek gdybyśmy po prostu, bo nam się to zlecenie pojawiło tutaj i dopiero, to zlecenie by się wypełniło wtedy, jak ta cena by faktycznie do tego poziomu spadła. Także jeżeli potem będziemy z tą naszą przygodą tak wiecie się wdrażać i jakby czytać więcej, że tak przewidywać trochę, tak starać się te ruchy, przewidywać tych kryptowalut, to to jest też tutaj również fajna kwestia dla tych osób, które tutaj no myślą, że tutaj na przykład jakiś spadek będzie i tutaj te parę procent faktycznie sobie na tym mogą jeszcze zaoszczędzić. Kolejną kwestią jest tutaj zakładka Derivatives. I teraz co to w ogóle jest? Jest to tak zwana dźwignia, dzięki czemu po prostu Podobnie jak tutaj z margin tradingiem, możemy sobie od giełdy pożyczyć tam, tak, jakąś część tych pieniędzy i grać tymi pożyczanymi pieniędzmi tutaj na giełdzie. Czyli na przykład, tak, mamy powiedzmy 1000 dolarów i chcemy wejść na dźwignię razy 10. I co to w ogóle oznacza? To oznacza to, że jeżeli Bitcoin powiedzmy, bo chcemy kupić Bitcoina, kupimy go sobie tutaj, jeżeli Bitcoin urośnie, o tylko 10%, to my zyskujemy na tym 100%, tak? bo to jest właśnie razy 10. Jeżeli byśmy sobie tutaj kupili, nie wiem, razy 100%, to wystarczyłoby, że Bitcoin urośnie o 1% realnie, a my zarabiamy 100%. No i oczywiście teraz to bardzo fajnie brzmi, aczkolwiek to ma oczywiście tutaj też no, duży minus, czyli jak gramy na dźwigni razy 100 i Bitcoin spadnie tylko o ten 1%, to my tracimy wszystko no całą tą pozycję, na którą myśmy sobie tutaj postawili. Także tutaj można naprawdę się szybko wzbogacić, aczkolwiek też szybko stracić i ja osobiście słuchajcie, no nigdy tak naprawdę nie grałem na tej dźwigni razy większej niż razy 10, bo ona już i tak jest duża no a tak naprawdę wykraczając już poza to na jakieś takie większe tutaj te kwoty to już tutaj bardziej przypomina hazard niż jakąś faktycznie granie jakimś systemem i staranie się tutaj przechytrzenia ludzi i wygrania a tuż coraz bardziej im dalej wraz, tym bardziej to po prostu przypomina hazard, także tego wam tutaj nie polecam ale jak tutaj widzimy jest tutaj takie coś jak isolated oraz jest takie coś jak cross i teraz o co w tym w ogóle chodzi. No więc w isolated to działa tak, że na przykład za jednego bitcoina chcemy tutaj sobie kupić powiedzmy pozycję. No i mamy tą dźwignię razy 10, no i faktycznie jak wzrośnie o 10%, to zyskujemy 100%, a jeżeli spadnie, to tracimy naszą pozycję. Tak jakby nic się nie stanie, możemy powiedzmy tutaj dać 1% naszego kapitału. I tylko ten 1% jakby zyskamy, tudzież stracimy. Sprawa ma się inaczej, jeżeli otworzymy sobie pozycję tak zwaną cross. Bo co to oznacza? To oznacza to, że OK, otwieramy sobie pozycję cross, też kupujemy jednego bitcoina i też dajemy powiedzmy w tą pozycję 1% naszego całego portfolio, tak? No ale jako, że to jest pozycja cross, która oznacza powiedzmy to, że nie dość, że w zastaw tak, dajesz ton swoją aktualną pozycję. To jeszcze dajesz całe te swoje pozostałe portfolio, które masz jakby na tym koncie przeznaczoną do dźwigni. Także powiedzmy, jeżeli tutaj grasz za 1000 dolarów i kupujesz sobie Bitcoina, ale na tym całym koncie, powiedzmy, masz tych dolarów, nie wiem, 20 tysięcy, to tą likwidację przy dźwigni X10 nie będziesz miał przy od razu tam 10% spadków, tylko no, ten bitcoin musiałby spadać, spadać dużo, dużo bardziej, by biorąc pod uwagę całe te Twoje portfolio, które masz do tego przeznaczone, żeby po prostu ci je jakby zjadło. Tak. Także co kto woli, może sobie po prostu albo grać tym cross'em, albo po prostu o tyle mniejsze te pozycje zabierać na tym isolated, no i w zasadzie to wychodzi na to samo, tak, pamiętajcie, żeby też nie dawać, nie wiem, tam nie grać all in, czyli całym swoim portfolio, tylko wiecie, tak, powiedzmy, maksymalnie 5% portfolio, 10% na jednego tradera, żeby to było bezpieczne, żebyście potem od razu też nie płakali, myślę, że to jest tutaj również bardzo ważne, żeby tutaj ten aspekt poruszyć. I teraz kolejną kwestią, którą chciałbym tutaj z Wami poruszyć, jest tutaj tak zwane, co damy na limit, tak, to jeszcze pamiętacie, jak mówiłem o giełdzie spot i tutaj mamy tak zwane take profit oraz stop loss. I co to tak naprawdę znaczy? O tutaj sobie otwieramy i powiedzmy, no, o co chodzi. Take profit to jest to jaką cenę musi uzyskać Bitcoin, żeby te zlecenie nam się automatycznie w pełni zamknęło. Czyli powiedzmy, przeczuwamy teraz, że Bitcoin zejdzie do 27 300 dolarów, sobie tutaj wpisujemy 27 300. i też tutaj mamy bardzo fajnie wszystko opisane, tak, że jeżeli tutaj kupimy jednego Bitcoina na dźwigni razy 10, to wtedy zyskamy na tym 20% oraz zyskamy na tym 554 dolary. Możemy się również zabezpieczyć i sobie na przykład możemy wpisać, że no okej, okay, tak przeczuwam, ale jeżeli coś pójdzie nie po mojej myśli, a aktualnie cena Bitcoina to jest 26 746, jeżeli ona spadnie, powiedzmy do 26 400. To te zlecenie też zamknie nam się na minusie, żeby nas nie narażać na dodatkowe straty. I teraz na przykład nam się ono zamknie z minusem wtedy, czy też tam fajnie to wszystko się pokazuje. Z minusem 340 dolarów. No i to jest tam około minus 12% danej pozycji. Dajemy konfirm i to wtedy automatycznie nam się to wkleja. To jest fajne, mamy wszystko pokazane, jak to by wyglądało. No i też. To w sumie nam tak dużo klaruje, czego możemy się spodziewać, ile możemy zarobić, ile możemy stracić. Teraz chciałam tu jeszcze pokazać ciekawe możliwości, jakie oferuje nam zakładka Bybit Earn, którą znajdziecie w zakładce Finance. Earn, to sobie dajecie na overview. I tutaj widzimy, że naprawdę wiele fajnych, ciekawych opcji, jak na przykład Liquidity Mining, czy też na przykład Buy Savings, o których możecie sobie również tutaj doczytać, wchodząc w poszczególne narzędzia. Nie są to propozycje dla powiedzmy początkujących, więc tutaj nie będę się zbytnio tutaj nad tym tematem rozwodził. Jednak, jeżeli ktoś jest tutaj zainteresowany tematem, to na pewno tutaj znajdzie wiele fajnych rzeczy w tych poszczególnych zakładkach i po prostu. Więcej informacji, tak? Na przykład przychodząc tutaj do tego właśnie BYBIT Savings. To jeżeli chodzi tak, o te Savings, to tutaj możemy stakować sobie, czyli jakby dawać w lokatę różne tokeny pożyczające na giełdzie i dostawać zwroty w skali roku czy też miesiąca. Jeżeli BYBIT używa ich sobie w, tam w celach powiedzmy rozwojowych, czy do tam różnych projektów i współpracy, tak? Więc nie podchodzimy do tego jako do jakiegoś tam pewniaka. Jednak też jest to jakaś tam jedna z możliwości dywersyfikacji oraz prób pomnożenia swojego kapitału. Jaki tutaj giełda nam oferuje. I tutaj mamy na przykład, że możemy sobie na Bitcoinie, bo jest on po prostu najbezpieczniejszy, mieć w ciągu roku tam 2%. No trochę słabo, aczkolwiek przy tych na przykład innych coinach, na przykład USDC, 8%, USDT 5,5%, czyli no super, tak. I tutaj właśnie każdy tam jakiś coin ma swoje procenty. I jeżeli na przykład wierzymy tak bardzo, powiedzmy, we wzrosty atomu, to jeżeli i tak czy siak chcemy go trzymać, powiedzmy, kolejne 3 lata, no to chyba dobrze, żebyśmy też coś z tego mieli, tak. Czyli wtedy sobie wchodzimy tutaj, w Atoma. Mamy tutaj średnio 6,5% w skali roku. Stakujemy go tutaj sobie, czyli dajemy jakby w tą lokatę no i tak naprawdę zarabiamy wtedy pasywne procenty. Także to tutaj również jest ta zakładka bardzo, ale to bardzo ciekawa. I teraz Bybit jako giełda jest naprawdę bezpieczną platformą, która stale udoskonala rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa. Programiści wciąż ulepszają zabezpieczenia w trosce o klientów i tutaj środki klientów są przechowywane na różnych portfelach, do których nikt nie ma takiego bezpośredniego dostępu, co też Dodatkowo jakby, no, utrudnia powiedzmy tak, sytuację, w której jakiś tam haker chciałby nasze te kryptowaluty wykraść. Istnieje tutaj również Live Chat więcej, jeżeli chodzi o tam jakiś poziom wsparcia, tak, czy masz czymś problem, tutaj również bez problemu możesz szybko się skontaktować z pracownikiem Bybita i po prostu zapytać go o pomoc w Twoich trudnościach. I naprawdę oni są bardzo, ale to bardzo pomocni. Giełda też posiada taką swoją aplikację mobilną, której osobiście no, sam używam i ma ona naprawdę dobre oceny ze strony użytkowników, jest to no, bardzo przydatna opcja i po prostu pozwala na bieżąco w dowolnym miejscu na ziemi tutaj dodać tak bez potrzeby dostępu do komputera, co też czasem mogłoby być po prostu problemem. Zachęcam do pobrania jej, bo uważam, że no, naprawdę nie ma lepszego narzędzia, które może pozwolić ci tak, szybko reagować w jakiejś nagłej sytuacji na rynku, bądź po prostu do tego stałego, wglądu w to, co tam w Twoim portfelu akurat się dzieje. No i słuchaj, ty, chciałem Ci w tym filmiku jakby wszystko to naprawdę przedstawić, takie najważniejsze kwestie, na pewno nie wszystkie, aczkolwiek uważam, że z takiej perspektywy osoby początkującej, no na pewno takie najważniejsze, tak? Czyli faktycznie jak tutaj możesz te kryptowaluty kupić sposoby tutaj przeróżne na zarobek. No i mam nadzieję, że tutaj ten poradnik dla początkujących, tak? Że mimo tutaj wszystko jest wszystko dla Ciebie zrozumiałe, a tutaj dostarczone informacje no przydadzą ci się tutaj na drodze do powiedzmy na tym krypto milionerem, więc wszystko, to, co tutaj zrobisz, to są Twoje decyzje, a moja praca tutaj po prostu ma za zadanie jedynie tłumaczenia ci, jak to wszystko funkcjonuje. Też oczywiście pamiętaj o tym, aby konto na Bybicie założyć tutaj w opisie z tego mojego linku, no bo naprawdę to się po prostu opłaca, tak? Już też o tym tłumaczyłem, także nie będę kontynuował. Nie zapomnij też dać subskrypcji tego kanału, aby po prostu być na bieżąco z materiałami, które wrzucam, oraz również zapraszam Cię do naszego Discorda i Twittera, koszary koszar tradingu, gdzie naprawdę dbamy, aby. Twoje te poczynania i te pierwsze kroki na rynku krypto były jak najmniej bolesne i dawały jak najwięcej zysków. Także słuchajcie, ja się z Tobą żegnam, dzięki Ci za uwagę, daj łapkę i po prostu życzę Ci powodzenia w Twojej krypto przygodzie. Dzięki i cześć.